Dzień dobry Państwu, witam po krótkiej przerwie. To jest Dzień z Telewizją Republika i już teraz łączymy się z naszym kolejnym gościem, a jest nim pan Artur Żak, nowy kurier galicyjski. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się nisko ze Lwowa. Właśnie, chciałam na wstępie podkreślić to, że pan Artur Żak przebywa obecnie we Lwowie i od tego zacznijmy. Lwów do tej pory to był najpopularniejszy kierunek tak zwanej imigracji wewnętrznej na Ukrainie, czyli miejsce wydawałoby się względnie bezpieczne. Czy rzeczywiście tak jest? Jak wygląda obecnie sytuacja we Lwowie? Ja w większości przypadków używam sformułowania relatywnie bezpiecznie w Lwowie. Faktycznie to jest jedno z bezpieczniejszych miejsc na mapie Ukrainy, pomimo tych kilku ostrzałów rakietowych, które miały miejsce w ostatnich tygodniach, ale to jest taki hub na tej drodze życia, właśnie ze wschodu na zachód, bo z jednej strony właśnie docierają do nas uchodźcy, którzy bądź zostają tutaj w Lwowie w licznych ośrodkach, bądź są przyjmowani przez obywateli, ale także Lwów uczestniczy w takiej koordynacji, w wędrówce tych ludzi na zachód. Przeważnie to jest granica polska. Więc tak jak powiedziałem, Lwów to taki hub, takie miejsce, które łączy zarówno część logistyczną pod względem pomocy humanitarnej, przemieszczania uchodźców, jak i ewentualnej potencjalnej pomocy militarnej w postaci czy też sprzętu wojskowego, czy też amunicji. A proszę powiedzieć, jak wygląda życie we Lwowie zwykłych mieszkańców, bo z jednej strony jest strach, z drugiej strony jest wojna, a jeszcze z innej strony no, trzeba żyć, tak? Czy funkcjonują sklepy, czy funkcjonują restauracje, jak to wygląda kwestia chociażby godziny policyjnej? Godzina policyjna jak najbardziej funkcjonuje od godziny 22 do 6 rano. Bez specjalnych przypustek ludzie nie mogą się przemieszczać po ulicach, ale jeżeli by nie zwrócić uwagi na przykład na zabezpieczone jakieś zabytki architektury, czy też w niektórych miejscach takie konstrukcje ochronne przy strategicznych obiektach wojskowych, czy też infrastruktury miejskiej, to można by było faktycznie odnieść wrażenie, że tej wojny nie ma. Na ulicach są ludzie, pracują kawiarnie, pracują sklepy. Sklepy są całkiem nieźle zaopatrzone. Oczywiście tych towarów jest dużo mniejszy wybór niż przed wojną, ale nie ma jakichś zasadniczych braków w sklepie. Oczywiście poszły ceny w górę też, ale to jest akurat chyba normalne w czasach wojny. No, czy są jakieś towary, których brakuje? Jeżeli chodzi o sklepy, to raczej nie. W pierwszych dniach wojny można było zauważyć na przykład braki mąki, jakichś tańszych makaronów, kasz, ale na daną chwilę wydaje mi się, że te łańcuszki dostaw są już w miarę ustalone, te przerwane łańcuchy dostaw i na daną chwilę jedyne, co ogranicza mieszkańców, no to podejrzewam ich portfel, ale jeżeli chodzi o zasobność sklepów, no to te towary są na półkach. Jeśli chodzi o sytuację wokół Kijowa, to nam też wydawałoby się, że te informacje, które płyną, są pozytywne. Kolejne miejscowości były wyzwalane, ale to, o czym się dowiedzieliśmy, to, co wydarzyło się między innymi w Buczy, to ciężko tutaj znaleźć jakiekolwiek słowa komentarza. Proszę powiedzieć, co wiemy na temat Buczy. Niestety faktycznie trudno jest cokolwiek skomentować. O takich rzeczach w większości przypadków czytaliśmy w książkach historycznych bądź w doniesieniach ludzi, którzy przeżyli II wojnę światową. Dla mnie teraz Hostomel, Irpin, Bucza jest tożsama, nie wiem, z Ostaszkowem, Starobielskiem, Charkowem, Miednoje, Katyniem, czy też na przykład jak mój dziadek opowiadał po odejściu przysłowiowych pierwszych Sowietów z Lwowa, jak szukał swoją rodzinę, członków swojej rodziny w więzieniu na Łąckiego, czy też w Brygitkach Lwowskich. Te opowieści i te zdjęcia, czy też te filmy, które możemy zobaczyć, między innymi z Buczy, gdzie są związani cywile, zamordowani strzałem w tył głowy, dla mnie no, są tożsame z tymi okrucieństwami, które popełniała Czerwona Armia w czasach II wojny światowej, czy też w czasach wojny polsko-bolszewickiej, czy też w ogóle w czasach Związku Radzieckiego. Czyli tyle lat minęło, a tutaj jeśli chodzi o te metody sowieckie, nic się nie zmieniło. Na daną chwilę nie widzę żadnej różnicy, a to dlatego, że te zbrodnie sowieckie de facto nigdy na terenie Rosji nie zostały rozliczone. Na początkach lat 90. faktycznie formowała się taka grupa historyczna, która badała, próbowała między innymi to rozliczyć w tej kwestii,
tej przestrzeni moralnej, takie jak na przykład słynna ta organizacja Memoriał, która teraz w Federacji Rosyjskiej jest uznana za organizację ekstremistyczną, terrorystyczną, czyli ci, którzy badali historię Związku Radzieckiego, przede wszystkim w kontekście jej zbrodni Związku Radzieckiego, teraz w Rosji są uważani za ekstremistów i to trwało tak naprawdę dziesięcioleciami. To przyzwolenie na tą propagandę, użyję słowa brutalnego, stalinowską, trwało od dziesięcioleci w Federacji Rosyjskiej. I nadal trwa, o tej propagandzie jeszcze powiemy, ale teraz powiedzmy o tym, właśnie jeszcze chwilę pozostaniemy przy Kijowie, ponieważ to był główny cel Rosjan. Początkowo Rosjanie chcieli zająć Kijów. Jak widać, do tej pory im się nie udało i tutaj nastąpiło pewne przegrupowanie sił. Na co teraz czekamy? Jakie będą kolejne cele Rosjan? Bo ten, no, można to nazwać taki względny spokój, jest tylko względny. Co teraz? Eksperci, zarówno Sztab Generalny Ukrainy, jak i nasi sojusznicy w postaci agencji wywiadowczych, czy też Stanów Zjednoczonych, czy Wielkiej Brytanii, mówią, że to nie jest odwrót, to nie jest wycofanie, tak jak Federacja Rosyjska mówiła podczas tych pertraktacji. To jakieś przegrupowanie, tak to możemy nazwać? Tak to określają specjaliści. Przegrupowują i teraz ich celem jest tak zwane małe zwycięstwo, jak to określają, czyli teren Donbasu. Na daną chwilę chcą zająć cały obwód ługański i doniecki, ewentualnie z dojściem do Dniepra, żeby zaprezentować to swoim obywatelom jako zwycięstwo. Tutaj odniosę się też do propagandy. Oni już kilkakrotnie podczas tej wojny zmienili front informacyjny. Na początku faktycznie w przeciągu tych 3 czy 5 dni mieli zająć Kijów, a tak naprawdę aż dojść do Lwowa i denazyfikować Ukrainę, demilitaryzować. To teraz od mniej więcej 2 tygodni trąbią, że użyję takiego kolokwializmu, o tym, że pierwszy etap został wykonany i teraz zabezpieczają bezpieczeństwo Donbasu i LNR i DNR, czyli tych pseudorepublik, i przedstawiają to jako główny cel, i to główny cel, o który chodziło im od samego początku. Skoro pan już wspomniał o tej propagandzie, to istnieje też taka teoria, takie opinie, które mówią o tym, że te informacje na temat tej porażki Rosjan na Ukrainie, że one nie docierają do końca do Władimira Putina. Na ile to jest prawda? Na ile rzeczywiście te informacje mogą być ukrywane przed prezydentem Rosji? Właśnie agencje wywiadowcze amerykańskie zgłosiły, podały taką informację, że wiedzą dokładnie, jakie raporty trafiają do Putina. Tutaj w tym zaznaczeniu też chyba chodziło o to, żeby zaznaczyć, że wiemy, co się odbywa w najbliższym otoczeniu Putina. To jest w sumie całkiem prawdopodobne. Reżim Putina istniał w tak zwanej bańce informacyjnej. W górę, od samych niskich szczebli, w górę była przekazywana tylko taka informacja, którą by ta wierchuszka, mówiąc po rosyjsku, chciała usłyszeć. Więc na daną chwilę myślę, że Putin może otrzymywać dosyć błędne informacje. On wielokrotnie zaznaczał, że nie korzysta z internetu i korzysta tylko i wyłącznie doniesień, które przedstawiają mu służby, czy też służby GRU, czyli służby wojskowe wywiadowcze, czy też FSB. Ale uważa pan, że to jest, przepraszam tylko, że przerwę, właśnie ta informacja, też kiedyś czytałam na ten temat, że podobno Putin nie korzysta z internetu. Czy myśli pan, że rzeczywiście jest w tym jakieś ziarnko prawdy? Czy to jest w ogóle możliwe w dzisiejszych czasach, żeby Władimir Putin rzeczywiście nie korzystał z żadnych informacji z zewnątrz, tylko z tego, co mówią mu doradcy? No dla mnie to jest, osobiście dla mnie, to jest mało prawdopodobne, ale nie wiem, może jest inaczej. To brzmi jak totalny absurd i groteska we współczesnym świecie, ale patrząc się na to, w jaki sposób działała armia rosyjska na samym początku, jak działa dotychczas, to ja też w to nie wierzyłem. To znaczy nie byłem w stanie uwierzyć, że można w ten sposób zacząć działania wojenne przeciwko 40-milionowemu narodowi, że można takie prowadzić. Ale jak widzieliśmy, rosyjskie wojsko właśnie w ten sposób się zachowywało. Wojsko na początku szło kolumnami. Wojsko szło, nie zabierając ze sobą dodatkowej amunicji, a mundury wyjściowe, mundury galowe. Za wojskiem szła policja w postaci OMON-u, czy też rozgwardii. Policja, która służy do rozpędzania demonstracji. Za tym szły kolumny tych
krematoriów mobilnych, więc ja też bym w to nie uwierzył, a na daną chwilę to wygląda faktycznie tak, że Rosja, rozpoczynając tę kampanię wojenną, tę wojnę, naprawdę wierzyła w to, że ona wejdzie na teren Ukrainy w przeciągu kilku dni. I przejdzie ją w 3 dni, tak? Jak to było mówione. I ludzie będą witać ich kwiatami, chlebem i solą, i co najwyżej trzeba będzie usunąć tylko niewygodnych, czy też polityków, czy też wojskowych, tak jak to oni określali, nacjonalistów czy nazistów, którzy panują na Ukrainie. Poczynając od prezydenta Ukrainy, a kończąc pewnie na batalionach ochotniczych. No jak widzimy, stało się zupełnie inaczej. Dlatego wydaje mi się, że faktycznie Putina mogli latami utrzymywać w takim przekonaniu, dawać mu tylko to, co on chciał usłyszeć, że faktycznie tak wygląda Ukraina. I myślę, że nie tylko Ukraina, że wygląda świat. Na daną chwilę myślę, że Putin sam chyba doszukuje się prawdy. Świadczy to o tym może świadczyć właśnie wielotygodniowa nieobecność między innymi ministra Szojgu. Eksperci też mówią, że wtedy czyli musiał to nie się był tłumaczyć. Przypadek, to nie był pobyt w szpitalu związany z atakiem serca, jak oficjalnie dowiadujemy się? W Rosji jest taki zwyczaj, że dowódcy i wysocy rangą oficjele często chorują przez jakiś czas. Ja myślałem, że on już nie wróci tak naprawdę, że to będzie bardzo skuteczna choroba. Ale jak widzimy, wrócił. Specjaliści mówią o tym, że musiał dogłębnie się tłumaczyć z tych porażek armii rosyjskiej. Z tego, w jaki sposób ona działa w sensie militarnym. Jak widzimy, jeżeli chodzi o sukcesy militarne, to nie osiągnęły. A z drugiej strony, jak widzimy, te brutalne morderstwa, tak naprawdę ludobójstwo, tutaj jak najbardziej się zgadzam z premierem Morawieckim, to jest ludobójstwo. Celowe, splanowane ludobójstwo, na które tym żołnierzom pozwolili politycy rosyjscy, bo oni latami byli do tego przygotowywani. Odczłowieczanie Ukrainy, czy też całego Zachodu trwało latami i mamy tego skutki. Właśnie widzą je państwo na ekranach telewizorów. Tutaj Kijów, ale wcześniej Mariupol. To jest miasto, które do tej pory najbardziej ucierpiało. 80% tego miasta zostało zrównane z ziemią. Właśnie, powiedzmy nieco więcej o sytuacji w Mariupolu. No chyba sytuacja tragiczna. Miasto porównywane do syryjskiego Aleppo. Miasto, które swoją wielkością, tak żeby państwu to zobrazować, przypomina polski Gdańsk. Ja jak widzę zdjęcia Mariupola, to przed oczami stają mi zdjęcia z powstańczej Warszawy, po powstaniu warszawskim. Mniej więcej wygląda to tak samo. Jeżeli zabierzemy kolor z tych zdjęć, to myślę, że trudno będzie odróżnić. W ubiegłą sobotę rozmawiałem z rodziną z Mariupola. Byłem w szpitalu, pod lwowskim szpitalu w Winnikach, gdzie z transportu właśnie z tych tak zwanych przysłowiowych zielonych korytarzy. Dlaczego mówię zielonych? Bo one wcale nie są zielone, w sensie takim, że ludzie są ostrzeliwywani. Cała rodzina trafiła pod ostrzał moździerzowy. Celowany ostrzał moździerzowy. Jakimś cudem, dzięki Bogu, nikt nie zginął z tej rodziny, chociaż w ich samochód trafił pocisk moździerzowy. Oni mi opowiadali, no w to trudno jest uwierzyć, co się dzieje w Mariupolu. Oni mówili mi o setkach trupów leżących, ciał leżących wszędzie, na ulicach, w piwnicach, w grobach masowych. Opowiadali mi, że od kilku tygodni już nie mają wody i piją wodę techniczną. Opowiadali mi o braku całkowitym jedzenia, lekarstw i dywanowych ostrzałach artyleryjskich, nalotach awiacji, lotnictwa rosyjskiego, a o tych miejscach, gdzie weszła już armia rosyjska, no, nawet mi ciężko jest to powiedzieć, zaczynam się plątać, bo naprawdę nie chcę w to wierzyć. Ja o tym czytałem tylko i wyłącznie w książkach, oglądałem w jakichś doniesieniach prasowych. Ja wiem, że takie rzeczy dzieją się na świecie, ale nie byłem w stanie sobie wyobrazić, że w miasto, ponad 400-tysięczne miasto, dosyć zamożne miasto, bo mają port i dużo przemysłu, legnie w gruzach. To jest miasto, też warto zaznaczyć, w mieście w tym schroniło się bardzo dużo ludzi z Doniecka po 2014 roku. To są ludzie, którzy budowali swoją przyszłość od zera od 2014 roku i teraz na daną chwilę albo większość ich rodzin zginęła, większość jej, albo
albo muszą na nowo, uciekając właśnie tutaj do Lwowa, budować swoją przyszłość. Więc to są ludzie już kilkakrotnie poszkodowani przez Federację Rosyjską w ostatnim dziesięcioleciu. No właśnie, tak jak pan powiedział, nie chce się wierzyć, że w naszych czasach, że w XXI wieku może dochodzić do tak straszliwych zbrodni. A proszę jeszcze powiedzieć tak na koniec naszej rozmowy, gdzie teraz, co dalej, tak? Bo powiedzieliśmy o tym przegrupowaniu, o tej pewnej takiej odwilży, ale co teraz, jakie będą kierunki Rosjan, w jaki sposób przygotowuje się Ukraina? Ukraina nie ma wyjścia, Ukraina musi stawić czoła, Ukraina musi walczyć, Ukraina cały czas prosi o wsparcie w postaci cięższego uzbrojenia, czy też artylerii, czy systemów przeciwlotniczych. Właśnie te systemy przeciwlotnicze to jest największy ból Ukrainy, bo na ziemi, jak widzimy, radzi sobie doskonale, a Rosja, tak jak powiedziałem wcześniej, na daną chwilę przed tym 9 maja, bo Rosjanie dotychczas uprawiają swój rodzaj, nie wiem, określiłbym to religią, taką nekrofilistyczną religią 9 maja i zwycięstwa nad, no oni uważają nad nazizmem, ale tutaj jak widać jeden nazizm zwyciężył drugi. Oni chcą do 9 maja właśnie się pochwalić zajęciem przynajmniej tej części Czyli Donbasu. Musi być jakiś sukces przed tym dniem, tak? Jakikolwiek. Jakikolwiek sukces. Ja wiem, że propaganda rosyjska jest bardzo skuteczna w przedstawianiu nawet najmniejszych rzeczy jako sukces Rosji, ale jednak oni muszą pokazać, że oni zabezpieczyli ten Donbas, bo przecież to jest było na daną chwilę według nich główna przyczyna rozpoczęcia tej wojny, żeby uchronić ludzi Donbasu od, no właśnie, nie wiem od czego, bo jak widzimy te miejsca, na przykład Wołnowacha, to jest miasto na Donbasie, które też całkowicie zostało starte z powierzchni ziemi. Tego miasta nie ma. I jak widzimy, Rosja to zawsze ratuje, wyzwala, ale niestety wyzwala bardzo często z majątku i życia. Powiedział pan o tej propagandzie rosyjskiej. Czy uważa pan, że to obecna propaganda rosyjska także wpłynęła na społeczeństwo rosyjskie, które w najnowszym sondażu, jak się okazuje, popiera tę wojnę? Czy to jest po prostu, jak to się mówi, Rosja, to niektórzy komentatorzy mówią, Rosja to stan umysłu, to tam się zupełnie nic od lat nie zmieniło i po prostu to społeczeństwo takie jest? To jest synergia. Wiele ludzi oskarża reżim Putina. Pan kanclerz Scholz mówi, że nie wolno obrażać Rosjan, że to jest tylko reżim Putina, że to jest winne, jest tylko temu No Putin. Właśnie, na ile to jest Putin, a na ile też społeczeństwo rosyjskie, które może się okazać bardzo problematyczne, chociażby w momencie, kiedy, miejmy nadzieję, Putin już nie rządził, bo pozostaje jednak wciąż kwestia tego społeczeństwa, tak, które, jak się okazuje, chce wojny. Niestety to nie jest problem tylko Putina. Putin to jest emanacja społeczeństwa rosyjskiego. Putin skutecznie przez lata grał właśnie na sentymentach rosyjskich, na tych najczarniejszych częściach duszy rosyjskiej. I Putin i jego reżim to jest produkt społeczeństwa rosyjskiego. Społeczeństwo rosyjskie przez dziesięciolecia przymykało oko na zabieranie własnej wolności, na mordowanie dziennikarzy, choćby wymienię Politkow, dziesiątek czy setek Panie Arturze, aktywistów. Musimy do kropki zmierzać. Więc to jest jak najbardziej synergia. Społeczeństwo rosyjskie jest tak samo winne jak reżim. Bardzo dziękuję. Tutaj stawiamy kropkę. To był pan Artur Żak, nowy kurier galicyjski. Specjalnie dla państwa prosto z Lwowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam serdecznie. Również pozdrawiam, jeszcze raz dziękuję, a już za chwilę kolejne połączenie. Porozmawiamy z profesorem Jackiem Zacharskim, politologiem z Uniwersytetu Łódzkiego. Oczywiście bieżące tematy polityczne, na pewno będziemy też dalej rozmawiać na temat Ukrainy, ale także inne tematy. Do zobaczenia za chwilę.